Pochwalamy dzisiaj wiarę świętego Piotra, ale i też jego serce miłujące do końca Jezusa i wspólnotę Kościoła, do której został posłany, bo stał się opoką, na której Pan Jezus zbudował ten Kościół. Dzisiaj widzimy tę wiarę świętego Piotra, kiedy przy wejściu do świątyni był człowiek proszący o jałmużnę, chromy od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, aby wstępujących do świątyni prosił właśnie o tę jałmużnę, o pomoc. I spotkał Piotra wraz z Janem i powiedzieli do niego: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. I wtedy Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. W imię Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, który czynił cuda, to co mamy opisane, niektóre wydarzenia w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich, to widzimy, że pochwalał wiarę. Mówił do tych, którzy przychodzili do Niego: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Właśnie nie mówił: no patrz teraz na mnie, ja Cię uzdrowiłem, ale idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Z wiarą prosisz. Nikt nie ma takiej wiary. Pochwalał niewiastę. Wiara, czyli cuda są tam, gdzie jest wiara. Tego cudu doświadczył święty Piotr właśnie przez wiarę. Przez wyznanie wiary, nie tylko ustami swymi, ale właśnie całym sercem, całym sobą, że Ty, Panie, jesteś Mesjaszem. Ty jesteś jedynym Zbawicielem. Tobie oddaję moje życie. Bo mamy takie powiedzenie też ludowe, gdzieś między sobą, może Wam się też zdarza, ktoś tam coś mówi, jakieś rzeczy, nie ma cudów. Właśnie. No nie ma cudów tam, gdzie nie ma wiary. Tam, gdzie jest wiara, tam są cuda i tych cudów możemy doświadczać. I dzisiaj znowu doceniamy ten skarb wiary, który otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Bo dzięki wierze, no właśnie, wchodzimy w relację ze zmartwychwstałym Panem. Dzięki wierze przekraczamy tę rzeczywistość ziemską. Jesteśmy przez wiarę, wchodzimy właśnie w to, co jest nieosiągalne dla umysłu, dla naszych możliwości poznawczych. I dzisiaj jeszcze pochwalamy miłość świętego Piotra, to co mocno zostało zaakcentowane w tym dialogu świętego Piotra z Jezusem. I wiemy, interpretację znamy, że trzykrotnie Pan Jezus pyta Piotra, czy mnie miłujesz, po to, żeby przypomnieć może, ale bardziej nie przypomnieć w sensie wypominek, tylko że to trzykrotne Twoje zaparcie mnie w takim momencie, gdzie mogłeś stanąć po mojej stronie, obejmuje moją miłością. Ogarniam miłością, która jest większa od wszelkiej nieprawości. Miłością, która oczyszcza, miłością, która uzdrawia, która właśnie tą miłością, którą wypełnił serce świętego Piotra Pan Jezus i pokazuje, że ta miłość przezwycięża wszelkie słabości, grzechy, nawet zdradę. Nawet zdradę. Ona jest większa. Ale też zaprasza Pan Jezus świętego Piotra do odpowiedzi. Nie ma innej odpowiedzi na miłość Bożą jak miłość. Na miłość odpowiadamy miłością. I tutaj właśnie w tym dialogu może troszeczkę by było trzeba jeszcze greckie słowo tu użyć. Jest fileo i agape. Fileo to jest też ta ludzka taka miłość, kochamy siebie, może emocjonalnie, uczuciowo, a to agape to jest, że jestem zdolny do złożenia życia, do złożenia ofiary. Jestem zdolny do poświęcenia się za kogoś. Więc mówiąc inaczej, do oddania życia. I tu o tę miłość chodziło Panu Jezusowi. Tylko też to pytanie, ten dialog, to takie podprowadzanie do tego, można powiedzieć, wyższego stopnia miłości. Że czy jesteś zdolny oddać za mnie życie, z miłości do mnie.
Ja Cię ogarnąłem moją miłością. Jakby zresetowałem to, co było Twoim największym przestępstwem, można powiedzieć, że mnie zdradziłeś. Zresetowałem, jesteś nowym człowiekiem przez dar przebaczenia, ale teraz czy Ty odpowiesz na tę miłość miłością? I rzeczywiście jest odpowiedź na miłość. To Jacek dzisiaj wspomniał w tym przedstawieniu stacją, że Pan Jezus nie pyta go, nie robi wypominek, nie punktuje świętego Piotra, tylko właśnie ogarnia wszystko miłością i nie pyta go, czy osiągnąłeś tą najwyższą doskonałość, czy tu jesteś naprawdę perfekcjonistą, tylko czy masz serce, które odpowie na moją miłość i ta miłość będzie do tego stopnia zdolna, żeby oddać życie, żeby złożyć taką ofiarę. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tak żyć w Kościele i żyć Kościołem, którym jesteśmy, żeby dawać świadectwo wiary. Uczy nas tego czcigodny sługa ksiądz Franciszek Blachnicki, który dał nam takie wskazania, jak dawać to świadectwo wiary, jak dzielić się tym skarbem wiary, żeby go nie zatrzymać dla siebie, bo jesteśmy po to też posłani we wspólnocie Kościoła, żeby no właśnie dzielić się. I pierwszy punkt to jest właśnie to, co doświadczył święty Piotr, że zostają mi wybaczone grzechy moje. Przez co? Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że w tej krwi Jezusa doznaje oczyszczenia i to jest najcenniejszy dar, którego doświadczam. To jest w moim zasięgu, że jestem ciągle oczyszczony i tutaj uwielbiam Boga, wywyższam Go w darze nieskończonej miłości miłosiernej, która przekracza największe podłości i największe nieprawości. To jest podstawa, fundament do tego, żeby iść i o tym drugiemu człowiekowi powiedzieć, bo jak tego nie doświadczymy, tego nie będziemy doświadczali, nie będziemy zdolni powiedzieć, bo czym mamy się podzielić? I drugi punkt to jest to, że jesteśmy umocnieni przez Ducha Świętego, że nie idziemy sami. Jesteśmy wyposażeni przez te charyzmaty i Duch Święty nas prowadzi. To przyzywamy Ducha Świętego, to co Słowo Boże nam podpowiada, jak nie wiemy jak się modlić, to przyzywajmy Ducha Świętego. On nas poprowadzi na modlitwę, ale też nie wiecie, jak mówić, jak powiedzieć, jak się bronić, to nie jesteście sami. Duch Święty będzie za was mówił. Duch Święty będzie za was mówił, tylko trzeba mu dać to przyzwolenie. I trzeba o to się modlić, czy zginać swoje kolana przed Bogiem. I trzeba modlić się za tych, do których nas Duch Święty posyła w imię Jezusa Chrystusa. Tych, których spotkamy, żeby się za nich modlić. Ale to wszystko też wymaga jeszcze jednej rzeczy. Że trzeba się ruszyć. Nie ma tej ewangelizacji bez tego, kiedy się nie ruszymy. Trzeba wyjść. I to też czcigodny sługa ksiądz Franciszek Blachnicki mówi, trzeba iść. To tak krótko w jednym punkcie napisał. Iść. Iść i głosić. Iść. Być, że tak powiem, w tej dynamice dawania świadectwa wiary. I inny aspekt pokażę. Przykład, może bardziej na przykładzie człowieka, który wraca z pracy do domu i patrzy, że się dom pali. Pali się dom i w pewnym momencie zbliża się, a to się jego dom pali. I mówi tam, żona, dzieci zostały. To co robi? Idzie tak dalej spokojnym krokiem? Nie. Zrywa się, biegnie, mimo że zapomina jakby o wszystkim, że może ma chore serce, czy tam jakieś wątłe zdrowie, to z miłości do tych, że trzeba ich ratować, żonę, dzieci, gubi po drodze buty, może krzyczy usilnie o pomoc, nie martwi się o to, co o nim teraz myślą, jak na niego teraz patrzą, co z tego, jak reagują na to, że on wtedy jest w takiej determinacji. Po prostu kieruje się miłością. Wszystko inne przestaje być ważne. Jak to patrzy, jak to myśli, jak mnie oceni. Po prostu to jest to, żeby uratować dom. Czy my widzimy, siostry i bracia, że świat się pali? Że ludzie giną z braku wiary. Często zastanawiamy się, jak ludzie na nas patrzą
zamiast właśnie biec na ratunek, to co też ksiądz Artur powiedział zaraz. No właśnie też wtedy wstać, no ale co powiedzą inni, jak zareagują teraz, wygłupię się. To jest tak samo w ewangelizacji, no. Jak teraz zareagują, co powiedzą. I mało się wtedy przejmujemy, że oni giną, że nie doświadczyli miłości Boga, więc trzeba po prostu rzucić się, bo świat się pali. Ktoś powiedział, że ludzie dzielą się na dwa rodzaje ludzi wierzących. Dwa rodzaje ludzi wierzących. Chrześcijanie Morza Galilejskiego i chrześcijanie Morza Martwego. Morze Galilejskie jest u góry Petryckiego, graficznie patrząc na Ziemię Świętą i otrzymuje wody z Jordanu i do Jordanu je oddaje, Morze Galilejskie. Otrzymuje i daje. A Morze Martwe jest niżej i ono otrzymuje wody, ale nie oddaje tych wód. Te wody zostają tam. Jest bogate rzeczywiście, mówimy w zasolenie i w ogóle w jakiś, że ta woda jest, że ona tam zostaje, bo on to może jej nie oddaje, dlatego mówimy, że jest martwe. Zasługujący na wiarę to są ci, którzy są wierzącymi Morza Galilejskiego, bo otrzymują i dają, nie zatrzymują tego dla siebie i wtedy to jest żywe morze. A chrześcijanie Morza Martwego nie są tymi zasługującymi na wiarę. Czy mają wiarę, ale nie dzielą się. Znamy takich naszych siostr i braci, którzy jeżdżą na konferencje, na różne rekolekcje, na różne sympozja, jak Morze Martwe. Dostają, ale nie oddają. Nie oddają. Jeśli otrzymujemy łaskę Boga, a nie oddajemy jej, można powiedzieć brutalnie, no właśnie, czy jesteśmy ludźmi wiary wtedy, bo tak jak święty Piotr tutaj, dzisiaj znowu sięgamy do tej opoki, on otrzymuje i nie może tego zatrzymać dla siebie. Musi dawać, żeby być chrześcijaninem Morza Galilejskiego. Więc dzisiaj jesteśmy zaproszeni na wzór świętego Piotra, żeby być chrześcijaninem Morza Galilejskiego, aby samemu żyć, żeby to było morze żywe i żeby ożywiało też innych, którym z tego morza dajemy.